Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Pani Minister, kiedy wreszcie poznamy listę tych ekspertów, fachowców? Dlaczego Państwo tak wstydzicie się tych nazwisk? Kto stoi za tą pseudoreformą programową? Czy Państwo w ogóle nie wsłuchują się w głos nie tylko już nauczycieli różnych środowisk, ale przede wszystkim rodziców, którzy dzisiaj stwierdzają, że to nauczanie i ta podstawa prowadzi po prostu te dzieci donikąd? Kogo wy chcecie wychować w Polsce? Kto w ogóle stoi za tym? Czy prawdą jest, że za tą nową podstawą stoją przede wszystkim wydawnictwa, które zarabiają miliony na nowych książkach?